w zeszłym miesiącu rocznica marca 1968 roku skłania, jak zresztą nie tylko mnie jednego, do szeregu rodzaju refleksji na ten temat. Przez cały kraj przetoczyła się dyskusja wpisująca marzec w tradycję polskich zrywów niepodległościowych w okresie PRL-u. I tutaj trzeba powiedzieć, że zryw ten był jednak czymś szczególnym, jest szczególnie trudno czytelny. Z tej mianowicie racji, że nałożyły się na marzec dwie sprawy. Z jednej strony bunt pokoleniowy, właśnie nie społeczny, ale pokoleniowy, do czego wrócę, ale też wewnętrzna rozgrywka wewnątrz PZPR. Nie od rzeczy będzie użycie rzeczownika Lintoyra, jako że ma on językowo pochodzenie z jidysz. I ofiarą tej Lintoyry padła część komunistów polskich pochodzenia żydowskiego, czy też po prostu komunistów żydowskich polskojęzycznych, co zaciemnia ocenę marca i zaciemnia ją w jakimś sensie do tej pory. Podczas jednej z kolejnych rocznic w latach 90. opublikowałem jako Barnim Regalica w najwyższym czasie tekst Dywania pomarcowe i przeglądając go na użytek tego nagrania z zdumieniem stwierdzam, że niewiele bym zmienił, że nadal ten tekst jest aktualny. Cóż takiego więc stało się w marcu 1968 roku, 50 lat temu. Mieliśmy do czynienia z nałożeniem się na siebie dwóch procesów. Z jednej strony mamy do czynienia z buntem pokoleniowym młodych ludzi, wcale nie wyłącznie studentów, aresztowanych, zatrzymanych po demonstracjach było znacznie więcej młodzieży robotniczej niż studenckiej. Manifestacje odbywały się w miastach, w których nie było uniwersytetów, ani nie było też silnych szkół wyższych. Natomiast charakterystyczną cechą wszystkich tych zatrzymanych było to, że byli to w ogromnej większości ludzie młodzi, studiujący, pracujący, młodzi studenci, z natury rzeczy, i robotnicy, właśnie młodzi robotnicy. Cóż takiego się stało? Dorosło pokolenie, które nie pamiętało już biedy powojennej, dorosłe pokolenie, dla którego punktem odniesienia konsumpcyjnym były jednak kraje Zachodu, które przez te 20 lat poczyniły olbrzymi postęp gospodarczy, tak? Stagnacja okresu Gomułkowskiego jednak tym ludziom przestawała wystarczyć. O ile to, co dla pokolenia pamiętającego wojnę, to co oferował Gomułka, oferował pewne złagodzenie systemu, pewne umiarkowane unarodowienie systemu, no i oczywiście pewną stabilizację również, było czymś po mocy stalinizmu, było czymś atrakcyjną ofertą, o tyle dla ludzi, którzy wyrośli już w okresie tej małej stabilizacji, było czymś niewystarczającym. Te potrzeby konsumpcyjne nie były przez system zaspokajane, nie mogły być przez system zaspokajane z racji jakby natury systemu i musiało to budzić opór właśnie tych ludzi, którzy najbardziej ostro z natury czysto biologicznej, z natury młodości widzą pewne rzeczy najbardziej ostro, najbardziej radykalnie, właśnie młodych ludzi. Na to nałożyła się opisana, myślę, nie ma sensu tutaj streszczać, relacjonować, opisana walka frakcji puławskiej w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, frakcji w dużej mierze osób pochodzenia żydowskiego, z frakcją moczarowską, frakcją partyzancką. Na czele frakcji moczarowskiej stał generał Mieczysław Moczar, właściwie Mikołaj Diomko, Polak pochodzenia rosyjskiego, były agent NKWD i człowiek mający także w życiorysie popełnianie zbrodni stalinowskich. Rzecz w tym, że stał w drugim szeregu, a w okresie takiego czystego stalinizmu był odsunięty na boczny tor, przez pewien czas przesunięty do Olsztyna, gdzie też źle się zapisał, zwłaszcza w pamięci ludności autochtonicznej, warmiaków i Mazurów. Moczar po 56 roku rozpoczyna odwoływanie się do tradycji patriotycznej. Zaczyna się przedstawiać jako patriota, zaczyna dowartościować środowiska kombatanckie, przy czym rzeczywiście dla tych kombatantów miał możliwości zrobienia czegoś, ulgi, jakieś zaległe odznaczenia. Wszystko to działało. Pamiętajmy, że są to lata 60., jest 20 lat po wojnie, środowisko kombatanckie, obojętnie czy mówimy o środowisku
Armii Krajowej czy innych organizacji, są to ludzie najczęściej w sile wieku, tak? Ludzie aktywni społecznie. Pozyskanie tego środowiska może oznaczać pewien realny plus. Możemy zapytać, po co było potrzeba pozyskiwania, jeżeli to, kim jest pierwszy sekretarz, rozstrzygnie się w zakulisowych rozgrywkach na samej górze i akceptacji lub braku akceptacji Moskwy. No, jest to oczywiście prawda, ale niezupełna. Żeby wygrać te rozgrywki na samej górze, trzeba było mieć też poparcie średniego aparatu. Tak? Ten średni aparat trzeba było czymś kupić, zarówno w sensie materialnym, obietnica stanowisk po na przykład usuniętej frakcji, jak i w sensie ideologicznym. A tutaj po wypaleniu się marksizmu jako ideologii, pewne odwołanie się systemu do tradycji patriotycznych, próba połączenia tych tradycji patriotycznych z jednak marksizmem i z akceptacją zależności od Sowietów. Wszystko to tworzyło jakiś taki koktajl, który dzisiaj jest koktajlem bardzo niestrawnym, ale który wówczas działał. Pamiętajmy, że jaki był punkt odniesienia. No, punkt odniesienia w roku 1956 był taki, że wyszliśmy wprost ze stalinizmu i gdzie ten system oczywiście uległ pewnemu narodowieniu, ale jednak to, co dzisiaj jest rzeczą oczywistą, wtedy miało wymiar, no, można powiedzieć, prawie do sensacji. Jeżeli na przykład sensacją było zrobienie koncertu piosenek partyzanckich, co jest stwierdzone we wspomnieniach, no to przypomnijmy, o jakiej rzeczywistości tutaj mówimy. Moczar sprytnie wykorzystuje to i dokonuje znanej, opisanej prowokacji, która sprawiła, że wystąpienia studenckie przekształciły się w wystąpienia uliczne. I tutaj dochodzimy do tego aspektu, który jest dzisiaj najbardziej z marcem kojarzony, mianowicie aspektu żydowskiego. Tak się złożyło, że przeciwnikami Moczara była frakcja puławska, która była frakcją w dużej mierze osób pochodzenia żydowskiego. Tak się też złożyło, że część liderów środowiska studenckiego, bo wcale nie wszyscy liderzy tego środowiska, były to osoby pochodzące z tych właśnie rodzin. Były to osoby czy pochodzenia żydowskiego, czy też ściśle z nimi związane, należące do uprzywilejowanej elity, co bardzo ładnie wynika ze źródeł. Tutaj chciałbym jedno takie źródło przytoczyć wśród osób, które na przesłuchaniach na Służbie Bezpieczeństwa załamały się i złożyły obfite zeznania. Jest działacz i publicysta związany dzisiaj z obozem Lewicy Liberalnej, Andrzej Mensfeld, który napisał niezwykle ciekawe, moim zdaniem, jest to chyba jedna z wartościowszych rzeczy, jakie ten człowiek napisał w życiu, a potem napisał sporo. Niezwykle ciekawe zeznania opisujące środowisko liderów lewicowej, ale nastawionej opozycyjnie młodzieży, tak? Tej młodzieży szukającej tego prawdziwego komunizmu, środowisko Michnika, środowisko Blumsteina, Kuronia, Modzelewskiego, et consort. Te zeznania wydrukowane w swoim czasie w latach 90. przez miesięcznik Bulion są dość powszechnie znane, ale dla pokoleń młodszych być może jednak nie i dlatego warto je tutaj przytoczyć. No, pokazują obraz trochę izolowanej społecznie uprzywilejowanej kasty. Trochę o tym mówią mniej znane wspomnienia uczestnika tych wydarzeń, ale nie związanego z tą neokomunistyczną lewicą, Bohdana Urbankowskiego, który też opisuje te wydarzenia i pokazuje, że wcale nie jest prawdą, iż wszyscy liderzy buntującej się młodzieży to byli właśnie z tych komunistycznych środowisk. Natomiast byli najbardziej znani i system, czy powiedzmy frakcja Moczara, wykorzystała to, że część ich rodziców była odpowiedzialna za zbrodnie stalinowskie, do wewnętrznej lintoiry, tak? I to sprawia, że marzec dzisiaj jest trochę znacznie, do niego się podchodzi, jeżeli mówimy o kalendarzu polskich rocznic, z tej właśnie racji, że mogą zadać sobie pytanie polscy patrioci, no co my właściwie czcimy, tak? Czy usunięcie z Polski Heleny Wolińskiej, Stefana Michnika, przypominam, ludzie mających krew na rękach, było taką stratą dla Polski, tak? No oczywiście nie było taką stratą dla Polski. Niemniej tutaj czasami zapomina się o tym aspekcie, że oprócz tych ludzi, no również mieliśmy do czynienia z sytuacjami, że czy
wyrzucano osoby z tym środowiskiem niezwiązane, czy też w masowym proteście uczestniczyły przecież masy studenckie. Masy nie wyłącznie przecież broniące liderów frakcji puławskiej, tylko masy, które protestowały w swoim własnym przekonaniu o to, żeby można było dziady wystawiać, żeby cenzury nie było, żeby telewizja nie kłamała i tak dalej, tak? I tu warto spróbować pewnej ogólnej oceny, czy wydarzenia marca były dla sprawy polskiej czymś korzystnym czy niekorzystnym. Otóż będę bronił takiej trochę paradoksalnej tezy, że klęska frakcji puławskiej i usunięcie jej była czymś korzystnym dla sprawy polskiej w ogóle. Chociaż oczywiście ci, którzy tą frakcję puławską usunęli, Moczar i jego kompanii, wcale nie byli ani polskimi patriotami, ani tam żadnymi nawet pozytywistami, którzy chcieli budować nieco bardziej polski PRL, byli po prostu kolejną partyjną mafią spragnioną stanowisk. A sam Moczar, gdyby dożył naprawdę wolnej Polski, no to stanąłby przed sądem za swoje komunistyczne zbrodnie. Niemniej to, co zrobili, usunięcie frakcji puławskiej było czymś bardzo korzystnym dla sprawy Polski. Z kilku powodów. Po pierwsze, we frakcji puławskiej mieliśmy do czynienia z autentycznymi komunistami. To znaczy ci ludzie rzeczywiście wierzyli w ideę komunistyczną. I na to jest masa anegdotycznych wręcz świadectw. Jeżeli ojciec jednej z dziennikarek Gazety Wyborczej codziennie rano gimnastykował się i usprawiedliwiał to tym, że dzięki temu doczeka komunizmu, bo będzie zdrowy i będzie dłużej żył, ale to dłużej żył dlatego, że chce żyć dłużej, żeby komunizmu doczekać, no to jaki to jest poziom związania z komunizmem? No poziom prawie religijny, tak naprawdę. Charakterystyczny zwłaszcza dla komunistów pochodzenia żydowskiego, w którym komunizm jakby zastępował całą ojczyznę, całą porzuconą religię, całą tożsamość. Tak to jest wielokrotnie opisywane. Ci ludzie to byli tacy w gruncie rzeczy prawie jedyni wierzący w marksizm w Polsce. Kto ich zastąpił? Ano zastąpili ich tacy zwykli karierowicze i oportuniści, którzy zaludniali dolne i średnie piętra aparatu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, a teraz mogli zaludnić nieco wyższe piętra. I ja teraz zadaję pytanie, z kim panowie chcieliby mieć do czynienia? Czy z ideowym komuchem, czy z karierowiczem oportunistą, z którym się w określonych sytuacjach można dogadać? Jest zrozumiałą rzeczą, że dla sprawy polskiej ten karierowicz i oportunista jest w gruncie rzeczy mniej szkodliwy. Oczywiście on też jest szkodliwy. Cała PZPR była szkodliwa, ale istnieją stopnie szkodliwości. To jest pierwszy moment. Drugi moment jest taki, że walono tych komuchów z frakcji puławskiej pod hasłami patriotycznymi. Jednym słowem, nie dało się już tego dżinna, można powiedzieć, polskiego patriotyzmu jakby zamknąć z powrotem do butelki, tak? To znaczy, że po 1968 roku mamy dość wyraźne odpuszczenie przez cenzurę pewnych tematów. Czy tematów związanych z tradycją Armii Krajowej, czy innych. No, najogólniej mówiąc, Róża Luksemburg przestaje być bohaterem także Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Jakimś tam bohaterem jest na pewno, no bo te zakłady imienia Róży Luksemburg w Warszawie, gdzie się znajdujemy, były aż do końca komuny. Ale jest kwestia stopnia nacisku. Częściej się mówi już o błędach luksemburgizmu w stosunku do sprawy polskiej. Tak przypominam, że Róża Luksemburg była wrogiem niepodległości Polski. Takim wrogiem fanatycznym, zajadłym, można powiedzieć. Tak? Jednym słowem, partia się nieco bardziej unarodawia i to jest ta druga korzyść, czyli raz jeszcze. Pierwsza korzyść, partia ma głupsze kadry, oportunistyczne, bardziej karierowiczowskie. Druga korzyść, partia ma te kadry bardziej, bardziej polskie, można powiedzieć, tak? I tu te dwie korzyści są ewidentne. No, trzecia korzyść jest taka, że przecież do 1968 roku środowisko Kuronia, Michnika, Deutschgewanda, Modzelewskiego, Blumsteina i całej reszty jest tym środowiskiem wierzącym w marksizm. Oni krytykowali marksizm, ten realny socjalizm, ale krytykowali w imię czego? Krytykowali w imię prawdziwego komunizmu. Jeżeli ktoś ma wątpliwości, niech sięgnie sobie do parokrotnie wydawanego listu otwartego do partii Kuronia i Modzelewskiego, za który ten list otwarty do partii poszli przecież siedzieć, i
zobaczy, że jest to wizja no, par excellence komunistyczna. Zresztą w moich kontaktach z czwartą międzynarodówką broniącą przecież wersji, kolejnej wersji komunizmu, takiego bardziej niezbiurokratyzowanego, niby to bardziej demokratycznego, mówiono i pisano też już sporo. Ci ludzie wychodzą z więzień już wyleczeni, przynajmniej w dużej mierze wyleczeni z marksizmu. Oczywiście wyleczeni nie do końca, no bo internacjonalistami pozostali do dzisiaj, ci, którzy żyją w ogromnej większości, ale jednak przynajmniej z komunizmu trochę się wyleczyli i to jest też paradoksalna korzyść z wydarzeń marca 1968 roku. Możemy zatytułować ten felieton o korzyściach z wewnątrzpartyjnej Dintoiry. Dziękuję Państwu.